Hity i kity, odcinek kolejny, tym razem kosmetycznie. Jedziemy. I zacznijmy może od naszej polskiej, rodzimej marki. Mam na myśli firmę Visplantis i krem do twarzy. To jest krem na dzień, krem przeciwzmarszczkowy. I za chwilę podejrzę w komputerze i przeczytam Wam, co na temat tego kremu pisze producent. Jest to krem na zmarszczki mimiczne i głębokie linie na dzień, z bezpiecznym, bo pozyskanym biotechnologicznie, i teraz uwaga, niskocząsteczkowym, biomimetycznym tripeptydem miorelaksacyjnym, który odpręża, relaksuje mięśnie spięte w trakcie częstych ruchów mimicznych. Peptyd naśladuje działanie naturalnego peptydu znalezionego w jadzie żmii świątynnej. Także jak widzicie, dosyć bogaty w słownictwo opis. W każdym razie, co dał mi ten krem? Ten krem wprawdzie jest na dzień, ale ja go używałam codziennie na dzień i na noc. Sprawdził mi się zarówno na dzień pod makijaż bardzo dobrze, jak i na noc do takiego głębszego nawilżenia skóry, ale myślę, że, bo tutaj już nie ma nic, to jest puste pudełeczko, myślę, że kupię jeszcze raz ten na dzień i dokupię sobie do kompletu ten na noc i zobaczymy, co wtedy. Natomiast ten na dzień, słuchajcie, tak mi wyrównał tutaj, spłycił te zmarszczki na czole, że ja jestem w szoku. Miałam już naprawdę dosyć mocno widoczne zmarszczki na czole, takie 3 czy 4 tutaj pręgi idące przez czoło. One się jeszcze bardziej uwidoczniały, kiedy kładłam na czoło podkład i ten podkład po kilkunastu godzinach, po kilkunastu godzinach, po całym dniu noszenia zaczął już chcąc nie chcąc w te zmarszczki włazić i wyglądało to strasznie. W pewnym momencie już przestałam całkowicie kłaść podkład na czoło, a ten krem naprawdę mi bardzo pomógł. Dlatego też na pewno sięgnę jeszcze po tę serię na noc, bo skoro ta seria na dzień zrobiła to, co zrobiła, to co zdziała seria na noc. Teraz jeszcze ze spraw technicznych i organizacyjnych. Ten pojemniczek ma 50 ml, kosztuje około 30 zł. Kupicie go albo w drogerii Natura, albo oczywiście gdzieś na internecie. I nie rozstajemy się jeszcze z marką Visplantis. Kolejne cudo to jest krem do rąk, właściwie balsam do rąk z jagodami goi, rewitalizujący balsam odżywczy do rąk i paznokci. I teraz tak, ja w zimie zeszłego roku miałam okropnie tutaj popękaną, taką przesuszoną skórę dłoni. Wypróbowałam mnóstwo kremów drogeryjnych, łącznie z Neutrogeną, która mi też nie pomogła, co po prostu byłam w szoku. No i w końcu sięgnęłam po ten krem. Zobaczyłam go gdzieś zupełnie przez przypadek w jakiejś gazetce promocyjnej drogerii Natura i wyobraźcie sobie, że za 300 ml pojemniczek z pompką dałam 9,99. I co o kremie dowiadujemy się z opakowania? Bogaty w naturalne składniki, regeneruje, nawilża, odmładza, koi, wzmacnia płytki paznokci, łagodzi podrażnienia, buduje warstwę ochronną, skóra jest gładka i miękka, dłonie i paznokcie zadbane i wypielęgnowane. Zawiera filtrat ze śluzu ślimaka, który intensywnie regeneruje i chroni młodość skóry. Formuła zawiera też mocznik, pantenol, masło shea, oliwę z oliwek, witaminy A i E i ekstrakt z owoców goi. I słuchajcie, ten balsam uratował moje dłonie jako jedyny z naprawdę wielu, wielu produktów przetestowanych. Zaraz Wam jeszcze powiem o jednym bublu, z którym wiązałam spore nadzieje. No niestety się nie sprawdził. Także to Wam bardzo serdecznie również polecam. I rzecz, której niestety nie mam przy sobie, bo już wyrzuciłam opakowanie. Ci, którzy mają Snapa, wiedzą, co się stało z tym filmem i dlaczego nagrywam go jeszcze raz. W każdym razie powiem Wam teraz o kicie i wstawię Wam gdzieś tutaj zdjęcia po prostu wzięte z internetu, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Bublem niestety okazała się u mnie maska regenerująca na dłonie w postaci nasączonych rękawiczek. Maska miała intensywnie regenerować, zmiękczać i silnie nawilżać, odżywiać i poprawiać elastyczność, wygładzać i ujędrniać, rozjaśniać przebarwienia i usuwać plamy pigmentacyjne. W opakowaniu były dwie rękawiczki, koszt takiej maski to coś koło 10-12 zł. No i co? I moje rozczarowanie było dlatego spore, bo wydawało mi się, że właśnie takie produkty w rękawiczkach, czy tak jak są te maski w płatach na twarz, że one jednak działają jakoś lepiej, że to się wszystko wchłania, bo wiecie, nakładamy te rękawiczki, tam się wszystko, cały proces dzieje pod tymi rękawiczkami. Więc tak szczerze mówiąc myślałam, że coś mi to da. Nawet mi to nie pomogło na 5 minut. Nawet po zdjęciu tych rękawiczek, po wmasowaniu tego tam żelu, czy kremu, czy co to tam było, nic. No po prostu nic. Jak miałam suche i spękane dłonie, tak one mi suche i spękane zostały. Także no niestety, u mnie się ta maska nie sprawdziła, być może sprawdzi się u Was, a ja na razie pozostaję przy moim balsamie z Visplantis. I dalej już mamy same hity. Kolejnym hitem są płatki żelowe pod oczy.
Jedne mam z firmy Effectima, drugie z Exclusive Cosmetics. I jedne i drugie są godne polecenia. Ja te płatki zawsze stosuję przed jakimś ważnym wyjściem. Nawet ostatnio Wam pokazywałam też na Snapie, byłam na weselu. I przed makijażem na 20 minut nakładam sobie te płatki, żeby to spojrzenie było takie bardziej tutaj okolice pod oczami, żeby były jędrne, spojrzenie rozświetlone. I te płatki naprawdę działają. Fantastycznie tutaj wygładzają te zmarszczki. Oczywiście nie na długo, ale taki wiecie efekt wow na wieczór, na wesele. Jak najbardziej Wam polecam. Te płatki nie są drogie. One w Rossmanie bardzo często są w promocji. Ich cena waha się między tam 4,50 a 7-8 zł, jakoś tak. Z tego miałam jeszcze jakieś inne, bo te są złote. Miałam jeszcze takie różowe i białe. Tutaj mam z ekstraktem z kawioru, tutaj mam ze złotem. Powiem Wam szczerze, nie widzę jakiejś większej różnicy ani pomiędzy tymi, ani pomiędzy tymi. Po prostu wszystkie te płatki działają na mnie bardzo dobrze. Fajnie mi tutaj tę skórę ujędrniają. Także też jak najbardziej dla mnie hit. I przedostatnim produktem, który był moim hitem właściwie lata, jest baza rozświetlająca pod makijaż L'Oreal Lumimagique. I teraz tak, ta baza może być nawet stosowana, jeżeli macie bardzo ładną cerę, możecie ją stosować jako pojedynczy produkt i również bardzo ładnie Wam rozświetli cerę, ale też położona pod podkład robi swoje, wygląda fantastycznie, pięknie odbija światło od twarzy, właśnie szczególnie w lecie, kiedy padają promienie słoneczne. Przepiękny efekt. Mnie się ten efekt bardzo podoba. Ta baza zawiera w sobie takie mikroskopijne drobinki. I teraz tak, tutaj mamy 20 ml i z tego, co sprawdziłam na sieci, cena tej bazy waha się między 32 a 52 zł nawet. Także warto jest poszperać w internecie, bo wydaje mi się, że nawet na promocji tej minus 50 w Rossmanie ona nie była aż tak tania. Więc jeżeli nosicie się z zamiarem zakupu, to poszukajcie na internecie, bo na pewno dostaniecie taniej. I na koniec zostawiłam sobie mój niekwestionowany numer jeden, hit nad hitami, produkt, nad którym po prostu mogę się rozpływać godzinami, a mowa tutaj o mydle w płynie do twarzy z Clinique. Słuchajcie, ja jakiś czas temu pokazywałam Wam, że kupiłam sobie ten taki miniaturkowy zestaw, właśnie trzy kroki z Clinique i zamierzałam je testować. I słuchajcie, zestaw zestawem, ale ten produkt po prostu mnie rozwalił na łopatki. Zazwyczaj, kiedy oglądałam filmy na YouTubie, dziewczyny używały takiego sformułowania, że mają uczucie takiej dogłębnie oczyszczonej skóry. Myślę, co za licho? O co tym laskom chodzi? No myję twarz, zmywam makijaż, no czysta ta gęba jest, no to jest czysta, no Boże, no dogłębnie oczyszczonej skóry. Taran! I już wiem, co żeście laski miały na myśli, mówiąc uczucie idealnie oczyszczonej, świeżej, dogłębnie oczyszczonej skóry. Rewelacja. To już jest moje drugie opakowanie. Najpierw miałam właśnie tę miniaturkę, a to jest już taka standardowa pojemność. I już Wam wszystko mówię. Tutaj jest 200 ml. Cena trochę boli, bo to jest coś około 80-90 zł, ale wystarczy jedna pompka, nawet jedna taka nie do końca wciśnięta pompka na całą twarz z pominięciem okolicy oczu. I to po prostu jest hit nad hitami. Ja mam, gdyby kogoś to interesowało, do skóry typu 1 i 2, suchej i normalnej, delikatnej. Och, ach i w ogóle klękajcie narody. Bardzo serdecznie polecam Wam, wypróbujcie sobie, oczywiście wypróbujcie sobie do swojego typu cery, ale no, to jest rewelacja. Szczerze mówiąc, reszta produktów z tego zestawu całkiem spoko, ale to mnie tak zachwyciło, że pobiło wszystkie inne na łeb, na szyję. Tonik jest mocno alkoholowy i mam wrażenie, że troszeczkę za mocno działa na moją skórę. Ta taka, to jest krem, emulsja taka nawilżająca, łagodząca, chyba właśnie po pieczeniu, po tym toniku, jest przyjemna bardzo, ale to wygrywa wszystko. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki piękne za oglądanie. Zapraszam Was do opisu, tam znajdziecie wszystkie linki, pod którymi mnie znajdziecie. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!